12 lutego 2019 roku, ulica Szymanowskiego w Szczecinie, tuż za budynkiem, tym pałacem prezydenta miasta Szczecina. Tak? Ale przecież w tym momencie pani okrada kierujących. Czyli nie widzi pani znaku, tak? Proszę pani. A co? Proszę. No dobrze, a w biurze mają. W biurze mają oczy, a pani nie ma oczu, szanowna pani. To co będzie z tym znakiem D18? Lipa będzie, dalej będziecie okradali kierowców. Styczeń 2020, ulica Szymanowskiego, tu właśnie pod oknami prezydenta miasta Szczecina. Od 2015 roku pobierano w tych właśnie miejscach, to jest w tej chwili już przereorganizowane, w tych właśnie miejscach, tu na środku, pobierano opłaty i opłaty dodatkowe, nienależnie, czyli w mojej ocenie oszukiwano, okradano kierowców, a to w związku z brakiem tego oto małego znaczka D18. W miejscach tych nie pobiera się opłat. Troszeczkę inaczej to wszystko było tutaj zorganizowane, ponieważ wjazd na ten parking był z obydwu stron. W tej chwili już jest tylko z jednej strony. Tu było około 35 miejsc parkingowych. Tu pobierano właśnie te opłaty i po mojej interwencji dopiero, po awanturze zrobionej, wytoczonej w sprawie sądowej Urzędowi Miasta, prezydentowi gminie miasto Szczecin, zaprzestano pobierać te opłaty, ale zrobiono także nowy projekt stałej organizacji ruchu, w którym to projekcie właśnie umieszczono te znaki pionowe i legalnie je tu ustawiono. Po całej sytuacji z wyznaczeniem tych miejsc zwróciłem się do Urzędu Miasta po zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu dla całej tej ulicy, to jest ulica Szymanowskiego. I prawdopodobnie, i zacząłem się temu przyglądać, i prawdopodobnie poprzez moje działanie z kolei, słuchajcie, zaprzestano pobierać opłat tu, w tych miejscach, bezpośrednio pod urzędem. Cóż takiego się stało? Otóż jak się okazuje, ten parking, ten właśnie, który wam tu w tej chwili pokazuję, nie znajduje się w pasie drogi publicznej. On jest terenem przyległym do Urzędu Miasta, więc zgodnie z ustawą takie opłaty się pobiera na drogach publicznych, a nie na terenie prywatnym, można by rzec prawie, że, no bo to nie jest prywatny, to jest teren miasta, ale on nie należy do drogi publicznej. Tu przez okres od 2005 roku, gdy Trybunał Konstytucyjny dał strefie płatnego parkowania troszeczkę po łapach, pobierano opłaty dodatkowe, czyli te 30 lub 50 zł. Tak wstępnie według moich wyliczeń w tym miejscu właśnie okradziono kierujących, oszukano wręcz około 1,5 miliona kierujących, tu parkujących, na kwotę prawie 4 milionów złotych. Gdzie się te pieniążki podziały? Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem jest w stanie zorientować się, że miejsca właśnie te nie są płatne? Czy gdziekolwiek w prasie ukazała się jakakolwiek informacja o tym, że te miejsca zostały wyłączone jako miejsca płatne w strefie płatnego parkowania? A co sugeruje ten automat do sprzedaży biletów postojowych, stojący właśnie w tej części tego parkingu? Czy nie to, że kierowca ma wnieść opłatę? Czy nie jest to wprowadzeniem w błąd? Czy on nie wprowadza w błąd? No właśnie, dużo by jeszcze tu pytań można było zadać, ale podejrzewam, że i tak się na to nie uzyska odpowiedzi. Jedno jednak jest pewne, że wszystkie te sugestie, wszystkie te oznaczenia, oznakowania, bez jakiejkolwiek informacji powodują to, że kierowcy są wprowadzani w błąd, a pieniążki od nich są po prostu wyłudzane.